righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up! Wake up! Grab my shampoo and a little makeup! The so-called illegals. Infected and underground. These people made a choice years ago to resist government surveillance programs, rely on each other, who's on the run. Some of these people have sacrificed a hell of a lot. And sometimes, like Angel Keanu, too much. We're not gonna have enough Zombrex to last us for 3 days. What are we gonna do? Man, do you got any food? I'm so hungry. Angel. Angel! Morning, Angel. Oh, wait. It's nighttime. Just taking a little me time, Dougie. That shit is top shelf. Angel, I know we've lost a lot of people. I know, man. I'm the one who found what was left of him. Listen. We need to keep it together and stay alive. And sober. You know I'd never let the family down. Right? Just got word that a big yacht crashed in Central, right into the seawall. Might be people alive on there, or at least some medical supplies. Let me know if you find anything. On my way, Dougie. You know I hate it when you call me that. Oh, I sure do, Dougie. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Dead Rising 3. Kolejne DLC przed nami. Any survivors will probably be on deck, and they might be injured. Hurry, let me know when you get there. On my way. Tym razem DLC drugie. W końcu mamy możliwość pogrania sobie kobietą, bo do tej pory graliśmy tylko facetami, czy też w pierwszym DLC, czy też w podstawce. Teraz gramy Angel, w końcu kobieta. Tych kobiet się przewinęło przez Dead Rising 3 sporo. Niektóre były naprawdę ciekawe, niektóre były ohydne, jak pamiętacie. Ale w końcu mamy możliwość nią zagrania. Angel pojawiła się oczywiście w podstawce, tak samo jak tutaj Adam Kane z pierwszego DLC, tak więc myślę, że tą postać powinniście znać. Jeśli nie, to przypomnę, że jest to postać, która wraz ze całą swoją ekipą przeciwstawia się władzy, która wstrzykuje Zombrexa. Tak więc jeśli o tę kwestię chodzi, to myślę, że to wam jak na razie wystarczy. Będziemy walczyli oczywiście z siłami tutaj specjalnymi, którymi to wcześniej graliśmy właśnie w pierwszym DLC. Tak więc role się odwracają i muszę wam powiedzieć, że już całe DLC przeszedłem. Będą z tego dwa odcinki. Niestety pierwszy odcinek mi się po prostu nie nagrał dźwięk do niego i muszę go nagrać drugi raz. Drugi odcinek jest spoko, wszystko się nagrało, więc po prostu ten wam wypuszczę. Jutro powinniście dostać kolejny odcinek, już drugi, właśnie z tego DLC. Czyli mniej więcej te DLC starczy na jakąś godzinkę, więc no po prostu tak wam tylko mówię, żebyście byli tego świadomi. Tak więc sama podstawka to też kilka godzin grania, same DLC to jakieś 4 godziny rozgrywki pewnie, jak nie więcej. Bo oczywiście też można sobie tutaj no sporo tego świata zwiedzać. Tutaj można różne bronie sobie ulepszyć i tak dalej. I ja oczywiście te, które mi się tutaj jakoś napatoczą, to będę oczywiście tworzył. A jak gdzieś tam będzie daleko, gdzieś w oddali broń jakaś inna do zrobienia, no to oczywiście nie będę specjalnie po nią chodził, ponieważ w podstawce i tak już wam sporo tych broni pokazałem. No oczywiście jak i DLC to i nowe misje. Oprócz nowych misji mamy też nowe nowe pojazdy. Naprawdę jeden pojazd jest bardzo fajny. Ja już mówię, no nagrałem to DLC, drugi odcinek mi wyszedł, więc tam zobaczycie bardzo fajne pojazdy. Nie, oczywiście mamy nową broń, zaraz wam ją pokażę, ponieważ właśnie już od samego początku mamy nową broń dostępną, która naprawdę niesie tutaj spore obrażenia. A też w sumie fajnie, że gram sobie drugi raz to DLC, bo przynajmniej mniej więcej wiem co i jak, gdzie iść, co robić. Nam nie będzie jakichś tutaj zbędnych. Well, it must have some medical kit at least. Look around and see what you can find.
zbędnego tracenia czasu po prostu na rozwiązywanie różnych zagadek, więc dobra. To jest właśnie ta broń, zobaczcie, jeden strzał i po policjancie. O, troszeczkę więcej trzeba tutaj obrażeń zadać. Ale teraz mamy się udać na ten statek i z tego statku mamy wziąć apteczkę sobie. Tutaj są strażacy, nie wiem co oni tutaj robią i czemu oni są zablokowani, skoro mają tutaj takie siekiery wielkie. W sumie jak się pokona takiego strażaka, który no nie jest łatwy do pokonania, to potem warto sobie tą siekierkę brać, bo ona naprawdę spore obrażenia zadaje. Tak samo, praktycznie takie samo obrażenie jak ta broń, którą teraz mam. Ja za bardzo też z nimi walczyć nie chcę, ponieważ naprawdę tutaj grupę 20 strażaków, a tyle mniej więcej ich tutaj jest. Naprawdę, kurczę, musiałbym tutaj bardzo długo rozwalać. Dobra, spadamy 100 dni tutaj już po nas. Tutaj chciałbym jakoś ich ominąć. Szkoda, szkoda tych strażaków. Powiem wam, że z mojego punktu widzenia strażacy to są osoby, które darzę ogromnym szacunkiem. Kurczę, to ile oni roboty muszą włożyć w swoją pracę, nawet czy to ochotnicza, straż pożarna, czy normalna, to naprawdę sporo też ryzykują. Nie wiem, przynajmniej z mojego punktu widzenia zdecydowanie bardziej szanuję strażaków niż policjantów. Chociaż w sumie do policji też za bardzo nic nie mam, nigdy mi nic nie zrobili, tak więc... No, chociaż może oprócz tego, że często bardzo w swoim życiu przeszedłem wiele kontroli po prostu policyjnych, jak jeszcze miałem Hondę. No dobra, jestem już prawie gdzieś tu na miejscu. Oczywiście całą mapę musiałem przejść, żeby tutaj dotrzeć, jak to dotrzeć w Dead Rising 3 niestety. No dobra, ktoś za to zapłaci. O, ładna tutaj była rzeźnia, widzę. Niestety nikt nie przeżył, tak mi się przynajmniej wydaje. Masakra. O, ktoś jednak ocalał. Dobra, lecimy sobie za nią. Widać, że ona jest strasznie spanikowana, więc też kurczę, będzie leciała na oślep i to... Właśnie, widzicie sami. Dobra, gonimy ją, żeby sobie nie zrobiła czasami krzywdy. Widać, że Angel to taka babka, która, powiedzmy, to ma jaja. W przeciwieństwie do tej babki, którą gonimy teraz. Jest taka spanikowana, że nawet nie słucha tego, co do niej mówimy, że chcemy jej pomóc, że chcemy ją uratować. Czekajcie, pójdziemy może tutaj naprzeciw niej. Nie wiem, czy ona tędy polazła, czy gdzieś. Nie wiem, ja za babami nie nadążam, więc szczególnie w grach. Więc nie wiem, chyba tu będę mógł iść. Oczywiście zablokowane i od nowa. Gdzie ta baba, kurczę, jest? Gdzie ona polazła? Dobra, chyba tutaj widzę ślady krwi, więc dobra. Już sobie przypomniałem. Okej. Trzeba z nim pogadać. You're bleeding.
It's not my blood. I was trying to help. I'm okay. But the others. Who did this? It was the Spec Ops. They grabbed some people and took them. I don't know where. The people? What the hell? I don't know. But I heard them say they were closing off parts of town to catch survivors. They said they were going to the school. They're coming here? Angel, you have to get back here now. Sunset High. I'll slow you down, Angel. You go. Hurry! Hurry. Get back here, Angel. I'll get ready. They're blocking off roads around the city. You'll have to go through the riverbed. There's some gas canisters over there. I saw the Spec Ops using them. No właśnie, o tym wszystkim stoją te służby specjalne, którymi mieliśmy okazję pograć wcześniej właśnie w tym pierwszym DLC. Znowu nas czeka bardzo, bardzo długi dystans. Niestety tu jest to przejście zamknięte, jak widzicie. No szkoda, bo bym mógł sobie troszeczkę skrócić drogę. No ale tak jest Dead Rising 3. Sztucznie wydłużona rozgrywka przez przemieszczanie się z punktu A do B w każdej misji. Dosłownie nie ma tak, że misja jest gdzieś obok, tylko zawsze musi być na drugim końcu mapy niestety. A na szczęście będę mam możliwość wycinania wam tego, więc ta zbędna rozgrywka po prostu, którą ja muszę wykonać, będzie u was pomijana po prostu, więc macie bardzo fajnie. Mam nadzieję, z mojego punktu widzenia to wszystko zmontowane. Gdzie ja jestem? Dobra, tutaj miałem chyba przyjść. Dobra, idziemy tutaj. Możemy tam wejść. O, jeden się uratował. A, pobawimy się z nim. Tych to ja też pamiętam z podstawki, jak tylko ich widzę, to uwielbiam się na nich wyżywać. Słuchajcie, mamy tu jakąś instrukcję. Wow, jakiś płonący. Słuchajcie, to i co jeszcze ja potrzebuję? Czyżby olej? Dokładnie. Płonący, nie wiem, jakby to nazwać, płonący miecz. Dobra, jest nasz kumpel. Dobra. I mamy w końcu możliwość wyżycia się na nich. Tutaj właśnie Angel mówiła, że oni za to zapłacą. I staram się zrobić wszystko, żeby właśnie odegrać się na nich. Wiadomo, to jest tylko, wiecie, kilku tam tutaj tajniaków, tak? A jest ich pewnie mnóstwo. Dobrze idę, czy mi się wydaje? Też zauważyłem, że kurczę, w tym DLC za bardzo nie mogę ubierać jakichś różnych strojów, bo byłem w miejscu, gdzie była maska, taką maskę, którą miałem założoną, i ta maska była w tym samym miejscu co wcześniej, ale się okazało, że ja w ogóle jej nie mogę założyć. Tak samo tam widziałem jakieś buty były, też nie było informacji, że mogę je założyć, więc nie wiem, z czego to wynika. No już widzę kolejni tutaj przeciwnicy. O, też fajną rzeczą, którą zauważyłem, jest to, że wódka daje mam, jak się mamy, nie wiem, przykładowo jeden kwadracik zdrowia, napijemy się wódki, to od razu stajemy na nogi, zamiast zostać obaleni, to po wypiciu takiego pół litra wstajemy na nogi, ożywamy, możemy dalej walczyć, więc warto mieć wódkę przy sobie. Szkoda, że o tym nie wiedziałem, jak grałem w podstawkę, bo miałbym zawsze ją przy sobie i byłoby zdecydowanie łatwiej. Tak się drze. Dobra, oni tam już jedzą, te martwe ciała. I tu mamy kolejnych dwóch kolesi.
kurczę, ale naprawdę w wersji podstawowej tak fajnie się tutaj celuje do tych przeciwników. Zdecydowanie lepiej niż na Xboxie One. Nie wiem, z czego to wynika. O, dostał tutaj mojego nożyka. Dobra. I co, weźmiemy sobie to RPG jego, ponieważ... No i niestety znowu pewnie coś czuję, będziemy musieli przenieść na drugi koniec mapy, bo to miejsce, o którym koleś mówił właśnie, z tego co wiem, właśnie jest na drugim końcu mapy, więc kurczę, no znowu to samo. Sztuczne wydłużanie gry, ale dobra, jadę tam i zaraz pewnie do was dołączę. Dobra, jestem już na miejscu, gdzieś tutaj właśnie. To jest ta miejscówka, której właśnie też często bywaliśmy w podstawce, kiedy tam byliśmy, po ten pierścionek zaręczynowy dla koleżanki. Nie wiem, czy to właśnie nie była Angel, chyba nie. Jakaś chyba to była inna koleżanka Anki, której właśnie tam byliśmy po pierścionek zaręczynowy w tej szkole. Też właśnie ze szkoły, tutaj, potem znowu. Tak więc, no to jest charakterystyczne dla Dead Rising 3. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Czy takie sztuczne przedłużanie gry wam się podoba, czy nie jest to dla was... Nie wiem, czy to jest dla was problem, to mnie ciekawi. Czy nie wkurzacie się, że musicie co misję lecieć z drugiego końca mapy na kolejny? Wiadomo, to ma swoje plusy, bo to też nie jest tak, że to sztucznie tylko jest ta rozgrywka wydłużana, ponieważ w jakimś tam stopniu, idąc, walcząc z tymi zębekami, nabijamy sobie po prostu tutaj, no oczywiście, fragi, tak, możemy sobie po prostu ulepszać wtedy postać, możemy też znaleźć jakieś instrukcje, to ma swoje też plusy, tak, ale też z mojego punktu widzenia troszkę bez przesady. Okej, on tutaj 5 minut, znaczy kilka minut będzie tutaj zajmował się otwarciem drzwi, a my przez ten czas musimy rozwalić zombiaków. Niestety, jak widzicie, te zombiaki, w sumie mógłbym tutaj rozwalać ich wszystkich, ale one tutaj mają jakiś otwór kanalizacyjny, wydaje mi się. I to jest tak, że w Dead Rising 3, jak już tutaj widzimy, że jest taki właśnie otwór, którym oni przechodzą, to mamy pewność, że oni będą przychodzili po prostu w nieskończoność i po prostu najlepiej rozwalać tutaj tylko tych, którzy są w naszej okolicy. O, da się strzelać przez tutaj tą barierkę, aż nie wierzę. Coś jest w tych skrzynkach? Chyba nie będzie nic. Przydałaby się jeszcze jakaś broń, chociaż... Nie wiem, no w ciągu kilku minut powinienem tutaj poradzić z otwarciem tego zamka. Nie wiem, co mogła Anka, Angela się tym zdająć, po prostu walnąć z kopa, tak jak ona to potrafi robić. I tutaj problem by zniknął. Dobra, mamy jeszcze te tutaj przed chwilą zrobione widły, czy nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Ale też to jest efektowne. Pamiętam, z podstawki też często właśnie tą bronią walczyłem z przeciwnikami. Kurde, szkoda, że nie ma innej, nie ma więcej broni, ale dobra. Mniejsze o to, poradzę sobie z nimi. Się wydaje przynajmniej. Dobra. Serwerownia tu jest. Okej, naszym zadaniem jest teraz tutaj oczyścić cały teren z tych zombiaków, żebyśmy mogli coś dalej zdziałać w tym DLC. Nie ma ich dużo, więc to jest nic w porównaniu do tego, co było przed chwilą na zewnątrz. Chociaż tam drzwi, kurczę, zostały otwarte i no nie mogą wchodzić. Zobaczymy, czy uda się im tu wejść, czy... Chyba nie, chyba tylko tych tutaj muszę rozwalić. Zobaczę, czy tyle wystarczy, czy jeszcze będę musiał rozwalić kilkunastu tam pozostałych.
Dobra, wiecie co? Tutaj jest możliwość, mam już instrukcję, którą wcześniej jak przechodziłem sobie to DLC wziąłem. Czyli oczywiście taki wielki pistolet, który po prostu wrzuca z siebie granaty. To będzie fajny sposób, żeby tamtych wykończyć. Mam 7 granatów, więc spoko. Właśnie to jest efektowne, szczególnie jak jakaś grupka zombiaków tutaj jest w okolicy. Dobra, tyle wystarczy jak widzicie, więc możemy iść na górę. No dobra, ja już doskonale wiem, co oni kombinują, ponieważ ta druga część już przeze mnie jest nagrana, zmontowana przy... No nagrywałem po prostu na dwa... jakby to powiedzieć, na... No, nagrywałem na dwa odcinki, tak, to DLC, więc jedna tylko część mi się nagrała bez dźwięku, druga już bez problemu jest cała nagrana, tak więc czekajcie, jutro się pojawi odcinek z tego, tej drugiej części, tego DLC. Mam nadzieję, że wam się podobało, DLC naprawdę jest bardzo fajne, szczególnie druga część, na którą polecam wam czekać. A tymczasem byłoby to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!